A, nie wyłączę mikrofonu, dobra. Witam wszystkich serdecznie na kanale BeBraveB. Ja jestem Kamil, a to jest kanał BeBraveB. Hello everybody, this is BeBraveB channel. My name is Kamil. Nie wyłączyłem sobie tego dźwięku mikrofonu, ale to i tak. Na YouTubach się utnia. A to i na Twitchu, nie wiem. No już się nie utnie, tutaj nie ma takich opcji. Jakby ktoś był ciekawy, to właśnie na YouTubach są takie proste narzędzia do edytowania. A na Twitchu, no nie uświadczyłem, czy można sobie przerobić, tam uciąć kawałek nagrania na Twitchu. Za to Twitch może uciąć kawałek nagrania muzycznego. Mi się nawet to przytrafiło, mimo że korzystałem z muzyki Free Reality itp. itd. Zaczynamy od cytatu, zaraz może się bardziej rozgadam. Bibliadeon.pl źródło. Przeciw Edomowi, czyli rozdział 1, werset 11 do 12 włącznie. Nie przygotowywałem się, także nie wiem, czy uda mi się to ładnie przeczytać. Tak mówi Pan. Z powodu trzech występków Edomu i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż prześladował mieczem brata swego. Tłumiąc uczucie miłosierdzia, trwał w swym gniewie nieustannie i gniew swój chował do końca. Ześlę więc ogień na Teman i strawi pałace Bostry. Amen. I ładnie. Chwała Bogu, ładnie poszło chyba. Znaczy, tak to brzmi, ale... Chwała Bogu. Już się nie dowiem, Boże, jak będę powtórkę oglądał. No, trochę mnie nie było. Jakiś ten... dobra, bo się będę... Poskarżę się wam, nie? Poskarżę się wam, bo ten... Mam taką składankę, którą czasem używam, orientalną, szczególnie podczas gry w Mountain Blade'a, w multiplayera. I się okazało, że jakiś raperzyna z zagranicy, jakiś taki, nie wiem, nawet nie przyjrzałem się uważnie, wziął sobie utwór Free Reality, prawdopodobnie, no mi się tak wydaje, nie, bo ten utwór był powszechnie rozpowszechniony jako Free Reality. Wziął sobie na podstawie tego utworu, nagrał własny utwór i ustawił prawa autorskie na to, na Twitchu. I ja teraz mam zabyłem tam... Akurat tak trafiło, że miałem akurat przerwę, jak ten utwór było słychać. No, akurat nie korzystając z tego, że dużo mówię podczas nagrań, staram się po prostu jakoś ożywiać swój komentarz. No to zwyczajnie przez większość tego nagrania mówiłem. Ale jak przestałem mówić, włączył się akurat ten jeden utwór, który wyciął mi dwa inne utwory po połowie praktycznie i jeden utwór, który właśnie jakiś tam raper sobie, jakiś taki arabski, który nie wiem, nawet nie wiem dokładnie jaki, takiej karnacy innej, użył jakiś tam podkład jako podkład do swojej muzyki, stwierdził, że ma, i to są jego prawa autorskie, nie? I teraz mi ścięli kawałek tego i nawet nie da się odwołać, bo próbowałem się odwołać, chciałem podać swoje dane, zaryzykować sądem, nawet bo to trzeba, ten, że Twitch ma jakieś takie ten rozwiązania, że tam cię później orzekam, że nie boję się, że to trafi do sądu i tak dalej. Może trafić, coś w tej zasadzie, nie pamiętam, czy tam się z jakimś prawem ma się zgadzać, nie? No, coś takiego i miałem tam podać wszystkie swoje dane i chciałem to zrobić, nie? Ale nie działa. Zgłoszenie, jakby odwołanie nie działa. Nie wiem, czy dlatego, że jeszcze nie mam towarzysza na Twitchu, czy co, ale nie mogę. Takie tam opowieści z mojego życia. Opowieści małego streamera. Dobrze, to jeszcze raz pozdrawiam, znaczy witam wszystkich tych, którzy tutaj dotrą. Przybyli i przybywają. I co? No i tyle, i gra jest ten, znaczy gra jest jeszcze, gra już jest włączona, w tyle. Także tak, wy mnie widzicie, wy mnie słyszycie, wy wszystko. Czy mam wam coś dzisiaj do powiedzenia? Jak ja się dzisiaj czuję, jako tako bywało gorzej, które trochę mi się poprawiło. Co prawda nie ćwiczyłem, w kościółku nie byłem. Szkoda ze względu na zdrowie, ale teraz już jest troszkę lepiej. Także w takiej kondycji jest streamer prowadzący, jakby ktoś był ciekaw tego backstage'u, tego wszystkiego. Przechodzimy do nagrania, myślę. Okej. Okay. Aha, to sobie powiększę. To sobie pomniejsza. Oj, 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 nie do końca. Jakby to rozwiązać? Właśnie nie da. Dobra, trudno będzie. A nie, dobra, mogę to zrobić jeszcze chwilę. Na czym ja się głowę? To mogę kliknąć tu. Ciężko mi wytłumaczyć, co ja teraz zrobię. Także nie będę tego tłumaczył, bo nie umiem.
Znaczy za dużo by było tłumaczenia, za dużo słów. Na taki drobno, taką drobną rzecz, która jest... Może was nawet nie interesować. Dobrze. Kontynuujemy kampanię. Wreszcie w domu chciałby się powiedzieć. Jeżeli ktoś jest na bieżąco z moją twórczością, to będzie ogarnąć, że ostatnio grałem w Roma 2. Na szczęście już skończyłem. Dziękuję jednemu z widzowi za polecenie paru modyfikacji, które być może jakoś uratują te moje zmarnowane pieniądze na tą grę. No zobaczymy, może kiedyś tam zobaczymy, na razie mam ten, no na razie jesteśmy w tej. Na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w Europa Barbarorum II. Dobrze. Europa Barbarorum II. Trochę czasu minęło. Trzeba by było sobie przypomnieć, co się tutaj działo. Mapkę może bliżej. Muzyka ładnie zagaja, ale jest za głośno. Albo jest dobrze, niech będzie, bo mi się to znowu wszystko wyłączać. Jak tutaj ściszę, to wam ściszy się też, a to jest tak na granicy, tak ustawione. Przyzwoitości. dobra. Pokątnie. Zaczniemy po bokach. Albo i nie. To są takie decyzje. No, to na koniec tury. Dobra, Gader. Może tak. Najważniejsze wydarzenie, które chyba wiem, które pamiętam. Gader. Podbicie Gader. Podbicie Gader. Gader podbite. Smutne. Znaczy złe. Czerwona buzia. Tak, tak są myśli, że aż mają czerwone buzie w mieście. Likarz. Już to stare dzieje, muszę by podpowiedzieć. A podporządkowany już dawno temu. Mimo oporu strony kartagińskiej. Udało się. Likarz należy do królestwa Numidii. Sigon. I Koshin. Wszystko się zgadza. Hirtan, stolica. Kapsa. Kirtan, niegdysiejsza stolica. Ej. No właśnie. Obecnie Koshin. Ze względów administracyjnych i walką z korupcją. Został przeniesiony do Koshin, stolica. Nowego dosyć nabytku Numidii. No i tutaj Attic, Karkadast, Andromez. Wszystko zdobycze na drugiej, mojej tej, naszej tej drugiej wojnie z Kartaginą. Garama również. Lapki. Lapki. Podobno tam skręcają klapki. Przepraszam, już nie będę się powstrzymać. No. I cały tułak. Nic nie brałem przed nagrywaniem, po prostu jakiś taki humor mi się poprawi, ale przykro mi. Jednak muszę zrobić coś, brzydko będzie, ale będzie. Jest za głośno. Nie słyszę swoje, mój mózg, informacje z mojego mózgu nie docierają, ponieważ zagłuszenie ta piękna muzyka w grze. Wolę sobie to ściszyć, żeby ogarnąć, co się dzieje. No to chyba tyle. Ja sobie też tak zerknę. 13 dowódców, 12 regionów kontrolowanych. Okej, jednemu dowódcy może by się przydało jakieś tutaj znaleźć prowincje. 8 miast, 4 obozy, 35 bitew wygranych, 2 przegrane. No, czyli przegrane to też zalicza to, co się wycofują. Wycofują. Tutaj była ta ciśnina pomiędzy Atlasem, Góry Rif, Atlas Średni. Tak, a Góry Rif to jest część Atlasu. Wow, pamiętam. Jestem sam z siebie zaskoczony. Dobrze. Uczę się, staram się nauczyć jak najwięcej z geografii. Zależy mi o to. Mam taki mały swój taki challenge życiowy. Już chcę się najwięcej, jak najwięcej nauczyć historii świata. Od epoki żelaza bodajże. Miałem taki ten założenie. Tak, od epoki żelaza do czasów współczesnych. I bardzo mi się tym pomaga. Moim zdaniem będzie bardzo przydatny przy tym challenge'u znajomość geografii. Przynajmniej na jakimś takim przyzwoitym stopniu. Ja mam takie, ten zobaczymy, nie? Za 50 lat, no nie wiem, jak Bóg da, to da wam znać, jak mi poszło. Może trochę wcześniej. Mhm. 256 rok przed naszą erą. Tura 66. Okej. Okay. Z miast, które mamy rządzić, to jest 40 regionów, mamy 12, czyli potrzebujemy jeszcze ile? 28. Tak, 8, 20, 40, dobra. 28, w tym kapsy już mamy.
O, Sigon. Mamy Sigon. Tak jest Kirtan. Mamy, ja sobie na przykład tylko powtórkę robię. Garama. Jest Hibis. Może kiedyś zobaczymy. Chyba tutaj był Hibis. No i to jeszcze pokonać in progress Safot Safi Bikarcha Dust oraz Ptolemaioi. Nie wiem, zastanawiam się, chyba Ptolemaioi to będzie dobrze wymówione. Albo jakoś tak trochę spolszczone, ale dobrze wymówione. Ptolemaioi. No, mam nadzieję, że tak. Jak chcecie, jak ktoś chce, to proszę dać znać, czy może tutaj ma jakieś informacje, jak to się wymawia ładnie. Uff. Dobra. Dobrze, i teraz pozwiedzamy sobie. Na spokojnie. Jeszcze chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Że mam w planach, i to chyba takich jednak to zrealizuję, bo uwiodła mnie trochę modyfikacja do Mondo Blade Warband Anno Domini 1257 bodajże. Jak się teraz nie mylę. Na Reshade'zie nawet to jakoś przyzwoicie wygląda. Zobaczmy tutaj, jak to była Normand... ten region, kurczę, Bretonia chyba. Sprawdzę wam, bo ktoś się może tutaj oburzyć. O czym odgada, a tutaj jest taka nazwa tego cypla. Ciekawa. Bretonia bodajże, ale mogę się myć, albo nie. Tak, Bretonia, ciekawostka, nie? Nie Brytania, tylko Bretonia. Bretonia, tutaj jest ta plaża w Normandii. Już nie pamiętam dokładnie tego podziału administracyjnego tego regionu, ale tu może... Więc nie pamiętam, nie? No tutaj plaża w Normandii, tego będzie jakaś Normandia, czy coś takiego. To jest Bretania, wyspy... No, nie będę tam... Nie ma tej wiedzy świeżo w głowie, także nie będę się kompromitować, czy czego, nie? Dobrze. Chciałem zobaczyć, czy w Bretonii jest jakiś może jakaś reprezentacja tutaj w postaci jakiejś osady, czy obozu, ale nie ma. Dobrze. Ale przy okazji ta wiedza tutaj wzdłuż wybrzeża się przyda. A przy okazji ja sobie powtórzę, bo kiedyś to wkuwałem. Jak grałem w... Ja mam takie tak hybrydowe podejście do gier, że się przy okazji uczę. Że kiedyś tak może aż tak nie miałem, znaczy też miałem, ale bardziej ufałem temu, co jest w grach. Teraz bardziej ufam jakiejś bardziej metodzie takiej dochodzeniowej. Chciałem sobie przypomnieć, co to jest Zatoka Biskajska. Okej, okay. Zatoka Biskajska. Także wzdłuż tej Zatoki Biskajskiej zawsze jakaś wiedza może się kiedyś przydać, jakby było takie, jakby się to królestwo Numidy się rozwinęło taki do jakiegoś poziomu takiego imperium. No, Biskajska. Tak sobie myślę, że kiedyś musiałbym poczytać o historii Iberii, o Katalończykach, Aragonii i tak dalej. Niestety nie znam się, znaczy po prostu się na tym nie znam, a niestety, no w sumie niestety, bo chciałbym tutaj ogarnąć swoją wiedzę na ten temat. Hiszpania też bardzo ciekawy ten region, niejednoznaczny. Także jakieś zalążki tutaj mamy, dowiadujemy się, jakie tutaj były plemiona, jeszcze zanim były takie bardziej dla nas współczesne czasy, nie? Co tutaj się działo? Ogólnie o przeszłości Iper już trochę wiem, ale właśnie o takiej bazie średniowiecznej już troszkę mniej. Chciałbym to też nadrobić. Zobaczymy, jak to będzie. Aha, bo mówiłem o tym Anno Domini, tylko że do Warbanda, nie do Bannerlorda. No bo jest taki inny feature w mojej głowie, że chciałbym sobie tak... odświeżyć wiedzę o historii Polski i przy okazji powalczyć z paroma mitami, które tam trafiłem. Na przykład w tym Anno Domini jest bardzo ciekawy okres przedstawiony, raczej historycznie, 2577, kiedy Polska była rozbita dzielnicowa. W tej modyfikacji nie ma tego rozbicia dzielnicowego.
Trochę szkoda, ale na podstawie tego myślę, że można parę ciekawych historii opowiedzieć i też samemu się wczuć w te klimaty. Bardzo mi się to spodobało. Zobaczymy, czy to zrealizuje. Ale no tak czuję się trochę uwiedziony tym na pierwszy rzut oka, jak to wyglądało. Klimatycznie w każdym razie. Dobrze, i druga sprawa, jeszcze turystyka. Puch, nie będzie turystyki dzisiaj. Znaczy, może dzisiaj będzie, ale nie w tej turze. Dobra, poklikane, poklikane. Ogólny ogląd jest. Was chciałem tutaj schować, pamiętam. Pamiętam, nie zapomnę. Tak, słowa matki. Jak to było z jedzy mięsko, zostawię ziemniaczki. Ja dzisiaj mam takie poczucie humoru. Mam nadzieję, że ten, że przeżyjecie, zostaliście zmordowani moimi ostrymi jak żyleta żartami. Dobra, co? Klikamy dalej chyba, nie? Jadzia. Jadzia. Zobaczmy, co to. No i kurczę, mogę sobie tutaj szpiega tutaj posunąć do przodu na ziemię Patros, jak to w Biblii mówią na ten, na Egipt. A w niektórych innych, nie wiem w jakim języku, Misr, Patros, a po prostu my Egipt. Jest taki ten, bardzo mi się utkwiło w głowie. A nie wiem, co teraz przejrzeć, jakiś krótki fragment. Zelamu i Shinaru z Patros i z wyspy na morzu. Taki cytat ze starego z Izajasza. Chodzi mi po głowie. O kurczę, dobra, fajnie. Co się dzieje? Kontrofensywa z Cyrenajki przybyła. No grubo, 850 ludzi. Dużo ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kawalerie. Można to zrobić ostatecznie w sumie. Można, no. Można. A zrobię to. Spróbuję. Pokornie prowię, że spróbuję. No po co tutaj jest? Tak naprawdę przyjrzyjmy się bliżej. Dwie jednostki kawalerii w niepełnej liczebności. Są w miarę takie pancerne, mają dobrą szarżę. No ale moja kawaleria nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o walkę bezpośrednią i szarżę, ale ta jednostka, z tego co pamiętam, ma dobrą szarżę. Także, no, powinno się udać jakoś pozbyć tych dwóch jednostek. Jak tego się pozbędziemy, to drugie zagrożenie to są jednostki harcownicze. Mamy paru procarzy. Oni mogą, wiecie, tą kawalerię moją ostrzelać, zadać jej pewne straty. No i tyle. Jak mi się pozbył tej kawalerii, tych procarzy, no to później już wiecie, na manewry można zrobić piechotę. Spróbuję to zrobić. Zapisałem? A, zapisałem podejrzenie. Jedziemy z nimi. Ozalkę z Numidii przeciwko kapitanowi Zimrida. Zadima, Zadima. Tak jest, Zadima, Zadima. Nie wiem, czy to słyszycie, ale to jest śmieszne powiedzenia tych postaci z Numidii. Mówiłem Zadima, Zadima. Będzie Zadima. Czy ja kropiłem oczy? Czy ja? Ojejku. Tak, kropiłem oczy, ale zostawiłem krople daleko. Poza zasięgiem mojego tutaj rąk. Trudno. Trochę rozkminiałem, czy się nie wycofać, bo można byłoby się wycofać i powołać najemników i wrócić, ale pozwolę sobie wyjątkowo po prostu tutaj zaryzykować. Teren ogólnie otwarty. Raczej nie mam tutaj przeglądać. Zobaczę, czy jest chociaż szeroki. No dobra, malutka mapa. Ale żeby pomanewrować, jest dużo otwartego terenu. A tutaj chyba... Co to było? Wielka Sytra. Wielka Syrta. Przepraszam, nie nauczycie się proszę mówić tak jak ja Sytra, tylko mówcie Syrta. Znaczy mówi się Syrta, proszę się nie nauczyć mojej błędnej wersji, po prostu... Nie wiem się oduczyć, bo po prostu ładnie brzmi. Zaczynamy.
Nie robię tego z premedytacją, staram się jakoś pohamować to, ale nie umiem. Chciałbym zachować tę amunicję jeszcze, na tą piechotę bym to zostawił. Nie tak szeroko. Aha, dobra. Dobra. Niech będzie, że to sobie włączę. Okej. Okay. Możemy ten uderzać i uciekać, tu nie ma tego. Nie ma pośpiechu. A czemu wy stoicie w miejscu? A, bo wam się ten tryb włączył taki brzydki. A dobra. Co? Czemu wy tak giniecie? Kto was tak bije? Zebrali chyba jakąś salwę z oszczepa. Okej, okay, enemy general fallen. Strasznie ten zależy mi na tym, żeby zabić mojego dowódcę. No dobrze, nie? To dobrze. W sensie dla nich, nie? Dobrze, dobrze myślę. No, ale nie stójcie w miejscu, totalnie. Proszę, nie stać w miejscu. Totalnie nie stać w miejscu, ruszać się, ruszać się. Okej. Okej, dobra. To się za niedługo skończy, bo są duże straty. Ja tak naprawdę niewiele osiągnąłem. Czyli osiągnąłem to, co chciałem osiągnąć. Czyli pozbyłem się kawalerii przeciwnika. Mam troszeczkę teraz swobodniejszą możliwość manewrowania na polu bitwy. Przeciwnik jest teraz pieszo. Chcą wrócić, tak? Nie. Proszę ich tutaj już znokautować. To się, ale ten. Dużo się rozbija o to, że przeciwnicy mają te oszczepy, które sobie, no, całkiem niezłe obrażenia zadają, nie? Tylko, że na oszczepy szybko się kończą generalnie.
No on już raczej nie powinien wrócić. A też niewykluczone. Jak oszczepy się skończą, to też skończą się takie duże straty. Znaczy przynajmniej powinny, nie? Jak to dobrze dowodzić. Okej. Okay. Strasznie mi się przypominają niektóre bitwy z tym Divide and Conquer. Jest fajny stan, jeżeli chodzi o bitwy. Fajny jest tam poziom, trudny taki. Większościami frakcji z moich obserwacji trzeba się tam mocno napocić, żeby... no żeby w ogóle przetrwać na polu bitwy. Przepraszam, na kampanii. Nie wiem, przynajmniej na początku. I w średnio zaawansowanej w kampanii. Takie czy mocno zaawansowane jeszcze nie uświadczyłem tam. Dobra. Mamy tych procarzy. Ich na szczęście łatwo rozróżnić. Okej. Okay. Skirmishers, to można obrócić, z nim zrobić porządek. Skirmishers. Ale coś jest nie tak. A, bo wy jesteście... A, dobra. Bo wy zaczęliście iść zamiast szarżować. No dobra. Okej, bywa i tak. Dobra, kroczek po kroczku, małymi kroczkami. Zbliżamy się do granicy mapy? No, tak trochę. Ale nie zaś tak źle. Jej. Proszę to ten odprowadzić, tutaj tam trzutka. to jest Spearman. Nie. Dobra. Trzeba by się tutaj wyrwać z tego. Okej. Okay. Wy przejmujecie pałeczkę, teraz wy za nimi gonicie. Tak. To powinno się złamać ze względu na bycie oflankowanym i przewagę liczebną. Ale powinno, nie musi, no. Steady. Okej. Okay. Dobra, proszę ich przetrzymać, kiedy oni będą przy... Ojejku. Tam brzydko tym... Dobra.
ważne jest, wydaje mi się, to, żeby podprowadzić już tutaj umykających Kartagińczyków, tak już poza ten, poza obręb mapy, żeby już tutaj nie chciało mi się wracać, nie? Dobra. Ojej. Co zostało na polu bitwy? Spearman. Spearman. Hoplici. Libijscy? Nie, afrykańscy tacy. W hełmach takich frygijskich. Ciekawe ten... Zacznij mi tak zastanawiać, co ten... A, dobra. Co tak inspirowało twórców? Dlaczego właśnie... Musiałem o tym poczytać, bo to może być jakieś uzasadnienie albo kulturowe, albo nie wiem, techniczne. Co motywowało twórców, żeby na górze takich hełmów tego typu robić takie gzymsy? Czy to widać teraz? O, tutaj te takie, nie? Okej. Okay. Wrócą się? Chyba nie. Raczej nie wystarczy, żeby ich złamać, tak mi się wydaje, ale... Zobaczymy. Ajajajajaj, nie o to chodziło. Może teraz. Tak. Tu już się poczuli się przytłoczeni. Okej. Jak to mówi pewny wódz rzymski? Przeciwnikowi należy zrobić trochę miejsca do uciekania, żeby nie walczył na śmierć i życie. Jest. Niech tak będzie. O, teraz. Teraz mogą uciekać i nie walczyć o życie. Dobra. Nie chcę przypomnieć dalej, kto to był zwyczajnie, nie? Chociaż nie. Czekajcie, nie marnujcie pocisków. O, teraz. O, my tych paru oszczepów też się zrobi z nich pożytek, nie? Tak, straty są w zasadzie no niemałe moim zdaniem. Chociaż połowa armii.
kontynuujemy. Chciałbym ich wyłapać do niewoli, żeby nie stawiali później oporu po drodze do Cyrenajki. Cyrenajki, przepraszam. Myślę, że możemy trochę przyspieszyć. I tyle. Heroiczne zwycięstwo. Ozalkę z Nubidi 414 ludzi, 120 stracił, 294 przetrwało, 232 pokonanych, z czego 514 dostało się do niewoli. Kapitan Zim Rido 850 ludzi, 748 stracił, 102 przetrwało, 169 pokonał. To się wykazał? No, wszystko tak porówno. Ciężko tutaj będzie rozróżnić. Może te dwie jednostki, nie wiem. Czy nie wiem, która z nich. O, okej. Okay. Jest 135. No, tutaj do niewoli załapanych, to są te same jednostki, także ciężko by było rozróżnić. Cyrenajka. Może, że zapłacą mnie. Sorry, nie zależy mi na złocie. Szkoda, podobnie boli mnie to, że łapiąc do niewoli, ludzi nic z tego nie. Chyba nic z tego nie mamy, bo złota jakiegoś nie widzę za to. A żeby jakoś może do populacji dołączali, no nie wiem, tego ciężko mi to oszacować. W ogóle, jakie odkrycie. Aleksandria podbita przez Kartaginę było. Ale jazda w ogóle, ojejku. No to nieźle Ptolemeuszowie sobie tam podworowali chyba trochę. Jeśli chodzi o tą wojnę, troszkę odsunę, bo takie ciekawe wieści. Aleksandria w rękach kartagińskich. To się ta wojna z Kartaginą trochę przedłuży. No może, że Ptolemeuszowie ich wyprą z tych ziemi Egiptu. Dobrze. Rioting. Gader się buntuje. Nie ma przebacz, nie ma zmiłuj. Dobra, może stolica w Sigan? Czy wam to coś w ogóle ukontentuje was? Nie. Jak nie, to nie. I koszy. No, trochę niefajnie. Dobra, przetrzymamy, zobaczymy, co z tego wyniknie. A może tak, a garnizon miasta jakoś wpływa pozytywnie? 60%, co? A może wy go nie lubicie? 30% na plusie, a z nim 40%, nie? Troszkę was ta Gaja przekonuje, ale nie aż tak bardzo, no dobra. Okej, mam jakichś bandytów tutaj. Właśnie pomiędzy tutaj w tych górach Atlas, w tym przesmyku górskim. Nie rozumiem swojej pamięci, przy tym, że pamiętam, jak te góry się nazywały, teraz już zapomniałem, ale na samym początku jeszcze mówiłem, nie? Nie rozumiem zupełnie, jak to działa. Dobrze, ale... Bo to są bandyci, tak? To nie jest Kartagina, bo tak mi się czasem myli. Tak troszkę, bo pamiętam, że w Romie pierwszym to był emblemat Kartaginy, nie? Ten taki półksiężyc. Z tego, co pamiętam, bardzo mi się to kojarzyło. Z tą taką piechotą, taką nabiałą, broną iberyjską i tak dalej, nie? Wciąż to mam w pamięci. Dziwne rzeczy generalnie. Znowu, gdzieś to była flota kartagińska, gdzieś to była armia i nagle znikli.
Ciekawe. Dobra, no spokojnie. Aha, tutaj powiększyłem tą flotę. Nieco, wlikasz. Okej. Dobra, gater. Mhm. No właśnie, w Sigan specjalnie troszkę wojska wyszkoliłem. Podobnie, żeby... Wlikasz też trochę, żeby bronić tych wybrzeży, ale... Może ta armia się jeszcze przyda z tych garnizonów miast. Jak się Gader zbuntuje, to będzie trzeba tam jeszcze raz ich spacyfikować. No nie chcą mnie tam, nie chcą mnie tam, no ale już tutaj ludzie poświęceni. Wojna była, bitwy były, także już szkoda tam odstąpić to miasto, nie? No już tak. Sorry, sorry chłopaki. Sorry chłopaki z Gader, ale no już za późno. Ojejku, ale ładne szczęście, 26 tysięcy, 27 tysięcy praktycznie monet w skarbcu. Dobra, kirtan. Kapsa, lapki, atik, adrumet. Dużo tego. Dobra, no to zarządzamy. Kirtan. Kopalnie, może kopalnie. Ja to ostatnio liczę, teraz już nie chcę mi się tego przeliczać, ale to po prostu po wielu turach się zwróci. No zwróci się, nie? To jest taka inwestycja w przyszłość. Ale dosyć droga i czasochłonna. No, to jest pół skarbca. Na razie mnie to nie stać. Zostawię sobie najwyżej na moment, kiedy już... Tak, tak, nie wyłączasz tego, proszę. Zobaczmy, tutaj po prostu... Oszacuj to w ten sposób, nie? To tyle. To tyle. W zasadzie to samo. Z tą różnicą, że... Z tą różnicą, że... zaraz wam powiem. Dzięki temu mamy lepszych szpiegów, a dzięki temu nie. Jeżeli dobrze ogarnię mechanikę, także tutaj wybieram ciebie. Kapsa. To jest ponownie pół skarbca. Już jak nie będę miał co ten, to na co mi stać, tutaj zainwestuję najwyżej w to, ale na razie myślę, że nie. No. A i można przeszkolić trochę armii. I Galidan. Ja chętnie bym ich przeszkolił. Ale nagle podskoczyło to wszystko. Ciekawe czemu tak. Może z tych niewolników, czy coś, że potem królestwie rozesłałem. Ale nie wiem, to są takie dywagacje zupełnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Ale fajnie, mogę sobie wszystko przeszkolić. Dobra, na razie niech będzie. Czyli co, kapsa ogarnięta, tak? Dobra, kapsa ogarnięta. Lapki. W lapki mamy własną taką tą, własny rząd, że tak powiem. W związku z tym może przydałoby się też powołać miejscowego władcę, żeby sobie tutaj wybrali własnego z lapki w regionie Syrta. Druga sprawa, myślę od razu, żebym zainwestował w jakiś ten konkretny rodzaj władzy. Ja bym tutaj generalnie z moich takich najprostszych obserwacji wynika, że w miastach nad morzem z portami najbardziej się opłaca demokracja, dlatego że wpływa pozytywnie na koszt, na niższe koszty ten produkcji floty, nie? I jest bonus do tej, do floty. A tutaj no niezbyt. Także w takie, ja tak mówię, jakie mam motywacje, nie? Co mnie motywowało do podjęcia tej decyzji. Także dobra. I to też jest 6 tur, jest tanie. Niech będzie. Później może jakieś szkoły. Ja tak ten, myślę, że szkoły bym zbudował. Strasznie brakuje takiej opcji w tym medievalu normalnym. Szkoły. Dobra. Niech będzie. Chociaż medievalne to są takie czasy średniowieczne, tam bardziej jak ktoś chciał się być uczonym, to miał albo nauczycieli, bo był w szlachcie, albo ten,
albo został zakonnikiem. W zasadzie teraz do końca nie, no nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak działa edukacja średniowieczna, tak tylko powierzchownie właśnie sobie, takie mam zdanie. Pewnie zależy w jakim okresie, nie? Bo to później zaczynały takie rozwijać się sztuka i tak dalej, ale takim... No dobra, sobie to zostawię. Po prostu nie wiem, to nie będę się wypowiadać. Przeszkolenie, zostawię ich sobie tutaj w szkolejce, żeby to się robiło. Czy muszę się tym martwić cały czas? Attic. Tak, Attic. Piechota też szkolimy. Terytorium trybutowe. Troszkę z tych moich obliczeń wynika, że w zasadzie bardzo łatwo to się zwraca. A można też na tym zarobić na przełomie paru tur, także niech to będzie, będę to być. Bez wybór, czy to budować, czy nie, ale ja to sobie zrobię. Dobra, Attic jest. A dałem ten? Okej, okay, jest dobrze. Attic jest. I Atrumet. Ponownie ta sama decyzja. Niech będzie. O, też chyba o tym mówiłem, bo to bodajże znika po tym, jak będziemy następny poziom. Następny poziom na ten Urban Administration to bodajże znika, także. No, nie widzę tego nigdzie. Chyba to wszędzie budowałem. Tak mi się wydaje. Ewentualnie może jeszcze w Tuat jest. W Tuat jeszcze jest. Już długo tutaj stoi, także co 300, co turę to już w końcu się zwróciło. Za te ile tam było? 1200 bodajże, nie? Za to. Zwróciło się i zarobiło na siebie, także niech będzie. Tyle, jeżeli chodzi o takie zarządzanie. Co się dzieje na świecie? Dobra, o. Seleucydzi na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wojsko, produkcję, populację i ogólnie są na pierwszym miejscu. Aedui, bodajże to będą plemiona galickie. Finansowo sobie troszkę pieniążku podłożyli. U mnie jest generalnie rozwój, no to taka ścisła czołówka zaczyna się robić. Czwarte miejsce ogólnie, populacyjnie też. Tak wyjątkowo to sobie sprawdzę, jak to wygląda. Produkcja na drugim miejscu, finansowo na trzecim, militarnie na 15. Ale jest na zielony jest rozwój. Okej. Okay. Death Strikes. Stalks the Lands. Zolkę z numi dalej choruje. Szkoda, bo tutaj kombinowałem jak ominąć te wlapki tam zaraz, ale wyszło jak wyszło. No. No nie wyszło. Jednym słowem nie wyszło. Dobrze, czy ja tutaj widzę co się dzieje? Jestem ciekaw, co robią ci Ptolemeuszowie. Uczę Hannibal lub Bram. Może tak powiem. Jak to jest? Sakarbal u bram. A oni co? Gisko, dobra. Czyli Hannibal Gisko prawdopodobnie. Nie wiem, nawet nie wiem czy to jest ten. Może to być inne. Tak, ale jest u bram. Ale dobra, już tutaj jakaś odpowiedź leci. No, wiesz. Powiem tak, moim zdaniem, znaczy jak to wygląda, no dla mnie to wygląda tak jakby Kartagina włożyła patyk w mrowisko, nie? I mrowisko się oburzyło. Także tak. No. Dobrze, to ja tutaj życzę wam miłego czasu razem. A tymczasem wracam tym szpiegiem. W zasadzie gdzie? Cyrenaikę? Czy może tutaj? Zrobimy przystanki najwyżej. Okej, okay, tutaj wróg jeszcze nowych sił, no, przynajmniej za dużych sił nie wyszkolił. No, tyle mi na razie wystarczy wiedzieć. Ile to może wytrzymać? 9 tur w razie czego, dobrze. W ostatniej turze się wrócił na Cyrenaikę, dyplomata. Dyplomata, dobra, dyplomata będzie tutaj naszymi oczyma, uszami i tak dalej, w tym wypadku nie szpieg. Okej, okay. Raz czego pula najemników jakaś jest. No to śmiało przed siebie z Alkesie. Ruszamy. Tak po troszku. Okej, okay, widzimy już tutaj port. Ojejku, biedni wy. Sześć tur w razie czego.
Ojejku, poplitaj. Poplici, to nie jest w ogóle... Kurna. To nie jest zupełnie słabe. Znowu ta sytuacja, że... Okej. Czy ja mam jakąś odpowiedź dla was tutaj? Kto tak potrafi walczyć bezpośrednio? 6, 7, 8. 6, 3, 8. 7, 13, 8. Ej, to nie jest złe. 7. Te jednostki w tej modyfikacji z moich obserwacji wynika, że potrafią troszkę lepiej walczyć w bezpośrednim starciu. Także mogą tutaj posłużyć. Chyba mi tutaj posłużą tak mniej więcej też w takim właśnie starciu. No. Dobra, to najlepiej się plasuje tutaj ta jednostka. Cenowo się nawet jest najtańsza spośród pozostałych. Zainwestuję w was. Okej, dwa sezony. Będzie trzeba ściągnąć jakieś wsparcie z morza. No... Albo w czasie to rozciągnąć. No tak, tutaj ta armia się przeszkoli. Tu jakieś porty są. Jest jakiś port. Dobra, tylko żebym nie pożałował tego. Szpieg jest tutaj, ogarnia. Okej, tu jest ta armia. Będzie trzeba wyszkolić jeszcze jedną flotę. Na Drumet może? Nie możecie. Picard Hadast. Picard Hadast, nie możecie. I need fleet. I need fleet. Tego ten, bo ja wiem, że tutaj mam flotę, nie? Tylko, że... No... Udzielić ich najwyżej. Niech będzie, podzielę tą flotę. Będzie tylko do transportu. Pochopne szybkie decyzje. Czy będą dobre, to ja nie wiem. Ale jedna flota będzie do przerzucania się do Iberię, z Magrebu, z Afryki. Tutaj druga flota zastąpi flotę w Kirtan. Tak, flota w porcie w Kirtan. A trzecia flota z Kirtan ruszy tam powolutku na tym kierunku. Żeby mógł przez Wielką Sytrę... Syrtę, przepraszam. Wielką Syrtę przerzucić sobie te parę jednostek, żeby wspomóc to oblężenie. No. Bo to nie są siły, żeby w ogóle zdobyć to miasto. To te dwie jednostki, no nie wiem, wybije dziurę w murze, a później co? Będę wysyłał na masę tą kawalerię, żeby się przepchać. Nie lubię takich taktyk. Może uda się to jakoś zrobić cywilizowanie. Jak nie, no trudno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, wy się tutaj przeszkalaliście, tak? Wreszcie mogę zrobić porządek z tymi jednostkami tutaj. A wy tutaj? Wilka. Może część z was będzie się dało tutaj przeszkolić, co? Was i was na przykład tutaj. Okej. Dobra, niech będzie w ten sposób. Dobrze. Okej. Czym jest problem? Dobra. Rebelia w Gader. Bandyci na Atlasie. I tutaj. Dobra, niech będzie jakiś szpieg jeszcze. Chociaż specjalnie szpiega tutaj szkolić, żeby... Dobra, jak mus, to mus jabłkowy niech będzie. Dobra. Będzie jeszcze jeden szpieg tutaj, ale... W zasadzie może nie tu? A w Sigan? Dobrze, w Sigan. Bo Sigan zawsze może mi się ten szpieg przydać, gdyby to jakiś przeciwnik wylądował z tą flotą, nie? Zawsze mogę też w drugą stronę się obrócić, a stąd jest najdalej. Okej.
Dobra. To co, następna tura? Jeszcze ty. Może, że ciebie? Tutaj bym wysłał. Ej, nie, dobra. Zmieniam zdanie. Niech biega, trudno. Go tutaj będę mieć, żeby tutaj obserwować sytuację ewentualnie z Kartaginą, ale... Szpiecy są tam za drodzy. Nie wiem, mogę się mylić, ale ich utrzymanie jest bardzo drugie. Staram się 250, nie? 250. Staram się ich po prostu ograniczać. Nie ma takiej bidy generalnie, jest całkiem nieźle, jeżeli chodzi o skarbiec. Ale jakbym tak robił właśnie wszystko byle jak i na wszystko pytał jak leci, to niekoniecznie by było tak dobrze. Jeszcze jestem ciekaw. Skarbiec. 27, okej, 36. Korupcja jest straszna. No. Ale z drugiej strony nie wiem, z czego to wynika, ale to jest na plus. Konstrukcja. Jakim cudem moja gospodarka to wydala? Aha, no bo konstrukcja to jest taka jednorazowa decyzja. Dobra, no to... To się pokrywa na przykład... Tak, mniej więcej na oko. To się pokrywa mniej więcej z tym. To... Okej. Okay. Jakby gdzieś zaokrąglenie zupełnie... Ile to będzie? 11 tysięcy? Zupełnie tak na lekko. Okej, okay, czyli... Taxes... Mining... No dobra, jest na plusie, ale te budynki... Te budynki będą coraz droższe tutaj. Teraz chyba tak mi się wydaje, nie? Że jest następny etap rozwoju. No. Zatem tylko trzeba by było troszkę zejść z armii, bo jest... mam dużo armii teraz. Trzeba by było zejść trochę z armii. Tak. Zobaczmy, co ci Kartagińczycy robią. Tylko zejść z armii, no ale jest wojna, nie? Albo jakoś to mądrze zrobić. Albo dyplomatycznie to rozwiązać, żeby już na razie podpisać zawieszenie broni z Kartaginą. Okej. Okay. Ojejku, mocne. To jest mocne. No. Niezłe siły przygotowali Kartagińczycy tym razem. Zobaczmy, czy oni mogą wylądować tak naprawdę. Pod Kirtan na przykład. Attic, Bikard, Hadast i tak dalej, ale na szczęście ja swojej kawalerii przeszkalam, nie? Oni powinni być za niedługo, tutaj większość mojej kawalerii powinna być w ruchu. Także nie ma co się bać. Nie ma jakiegoś portu bliżej? I Koszyn, gdzie ty masz port? Aha, tutaj masz port, no daleko. Ile to da się to w jedną turę oplecieć? Ale nawet da się i więcej, dobra. Okay. Bo tak myślę, że teraz jest taki zastój, nie? Bo chciałem robić inwazję na Sardynię, Korsykę i Sycylię. Ewentualnie jeszcze na Baleary. Ale Baleary miały być podbite przez armię zachodnią, nie? Miałem to zmobilizować, żeby zaatakować tutaj, tylko że są niepokoje w Gader. No i tutaj. A tutaj nie ma z kolei na razie... A chociaż oni się już tak nie buntują w Attic. Bardziej oni tutaj są tacy smutni. No bo tacy smutasy jesteście w niebieskiej buzie. Co ja wam mogę poradzić na to? O, wyślę wam tutaj żołnierzy. Nie ucieszą się. Więcej żołnierzy wysłać. Chwileczkę. Już się cieszą, nie? To jest to już czy bezpiecznie. Dobra. Już jak ten, taka, nie wiem, no jak się te mama ptaka karmi te pisklaki, no to jeszcze jednego robaczka, jeszcze jednego, aż się będzie cieszyło. Także chyba się już cieszę. Dobra, to. Tutaj jest ta armia z kolei też wielka i potężna. A się narobili Kartagińczycy, żeby to ulepić, no. Wygląda konkretnie. Wygląda konkretnie, ale ja swoje armię mam. Jest Attic, jest Adrumet. Adrumet mamy tutaj moich tych harcowników. Tutaj też trochę piechoty. Tutaj ciężka kawaleria i tak dalej. I Koszyn. Dobra. No i te Gader. Gdybym tą armię mógł tutaj sprowadzić. To co, klikamy następną turę chyba, nie?
Chyba ja. Może, że... Zwiedzamy. Zwiedzamy jak najbardziej. Okej, okay, tego już nie widziałem. Pura. To jest jakiś... obóz. Gedrozja. Okej. Okay. Dobra, drogi są, od razu się lepiej kroczy. O, to idziemy przed siebie. Tutaj? Bretonia? Chyba nie ma miasta. Bretonii. Okej, okay, dobra, jedziemy dalej. O, tutaj coś mamy. Ładne te jednostki są, ładne. No. Rebel Town. Okej, okay, dobra. To do nikogo tak oficjalnie nie należy. Także co, maszerujemy dalej? Tak, maszerujemy. Znaczy jeszcze nie. Jeszcze nie nasza natura, bo... Przepraszam za zwłokę. Co to jest w ogóle? Jej. Rzymska flota tutaj? Co oni tutaj robią w ogóle? Chyba ten, się zgubili. Zobaczmy, co Rzymianie w ogóle, ten, moi sojusznicy, co prawda. Wrogowie Epiru. To zupełnie Epir jest w drugą stronę, co wy tutaj szukacie? I to jeszcze wiecie, bez jakiś ten... bez ani agentów na pokładzie, ani wojska. Co oni tutaj ten, może z piratami walczą gdzieś? No. Piraci z Śródziemia. Dobra, zrobię sobie na wszelki wypadek zapis. Tego szpiega tutaj specjalnie trzymałem na takim wysuniętym punkcie, żeby kontrolować sytuację na morzu. Tutaj przed Morzem Alborańskim, żeby wiedzieć, co się dzieje na Morzu Balearskim. Zobaczmy, co robi Kartagina. Jakaś flota się wycofuje. Ja nie wiem, czy to nie jest ta flota, czy to nie jest to wojsko. Ej, ciekawe. Kartagijczycy są bardziej zaoferowani swoją sytuacją chyba w Egipcie, takie odnoszę wrażenie, niż sytuacją w na północnej Afryce, na Magrebie. Ciekawe. Zobaczmy, Senatus Populus Keromanus, wycofuję się stąd. Na pierwszy rzut oka w ogóle myślałem, że to są jacyś Celtoiperowie, nie, że taką mają fajną, dużą flotę. Ciekawe, co oni tutaj robią, nie? Okej, okay, bandyci w regionie Lapki. Znaczy w regionie Syrty. Trzeba było z tym wszystkim porządek zrobić, nie? Jejku. Wyszło jak to robactwo spod kamienia. I cały czas plądrują te ziemię. Od wieży do wieży. Kurczę, coś, nie wiem, partyzanci. Wieży, bo zabierają mi też... Tym, co robię, zabierają mi widok na mapę, nie? To jest też taki dodatkowy ten... Dodatkowa sprawa. Okej, okay, mieliśmy chyba ten. Mamy igrzyska. Mamy chyba igrzyska olimpijskie. Okej. Okay. Alcibiades, tak? Alcibiades jest eponimusem Archone w Atenach. W 520 roku po pierwszej olimpiadzie. I w pierwszym roku 131 olimpiady. Lucius Manlius.
Manlius, Vulso Longus i Quintus Cadetius. Cadetius, kadencja, ciekawe, nie? Cadetius, kadencja, czasem, no, mogą być jakieś wpływy, nie? W współczesnych takich rzeczach jest dużo wpływów rzymskich. Cadetius zostali wybrani pierwszy raz na konsulów, tak? Are elected, czyli oni zostali wybrani na konsulów w Rzymie. W 490 roku po stworzeniu miasta. Ab urbe condito. Okej, dowiadujemy się, tutaj u Ptolemeuszy był faraonem u pontyjskiej dynastii. Antigonus Gonatas przywrócił autonomię Atenom. I teraz w tym roku Diotos I oficjalnie wyrwał się od Seleucydów, od państwa Seleucydów w 256 roku przed naszą erą. Według tutaj wiedzy twórców modyfikacji. Jakby ktoś tak się głowi, to dlaczego tak wcześniej? Znaczy ja tak tylko się domyślam, nie? Dlaczego dopiero teraz? W takim razie czemu to jest Baktria? No nie wiem. Znaczy, no tak domyślam się, no, żeby było. Że wcześniej też mogła być częścią tego państwa Seleucydów. No, a zrobili to tak, żeby no, żeby była? No żeby była, nie? Bo to ciężko tak... No nie wiem. A zrobili dlatego, dlaczego to zrobili. Nie będę ich tłumaczył, bo nie jestem ich, kurczę, nie wiem, rodzicami. No nie wiem. No, zrobili jak chcieli. W każdym razie, według tej wiedzy, którą tutaj udostępnili, dopiero teraz ta Baktria stała się niezależnym państwem. Hieronim II, Syrakus. Okej. Okay. Coś tam zbudował w teatrze. Skenę. To jest w ogóle po angielsku. Jestem ciekaw w sumie. Skenę. Czy to jest po angielsku? Skenę. Co znaczy? Nie. Nie wiem. Ewentualnie... O kurczę, ojejku. W teatrach greckich, źródło Wikipedia Polska, w teatrach greckich początkowo drewniany, a później kamienny budynek usytuowany naprzeciwko widowni wzdłuż linii statycznej do orchestronu. Okej. Okay. Scenę, scena, tak? O to chodzi. Scena. Scenę, scena. Ciekawostka, nie? Tak mi się wydaje, ale to tak mówię z... Bo fonetycznie to brzmi podobnie. Scenę. Nawet tutaj sytuowanie tej sceny. Jejku, co to za w ogóle jakieś głupoty mi tutaj pokazuje? Mhm. Jest tak właśnie to. No, wydaje mi się, że to będzie scena, czy coś na tej zasadzie. Tylko, że scena tutaj to jest budynek, tak? A scena w naszych czasach współczesnych to jest generalnie deski, sceny, nie? Że tak. Miejsce, w którym dzieje się akcja, a nie taki budynek, który jest za sceną. Chyba tak dobrze to ten. Rozpracowałem, nie? Ktoś się tutaj urodził. Jakieś dowiadam się coś o wojnach polis na terenach Bizancjum. A tak wam pokażę, nie? Ojejku, tak, no wiem, że się buntują, no co ja teraz mógł zrobić z tym, no? Czytam teraz, przepraszam, proszę mnie przeszkadzać. Ojejku.
Aha, dobra, jeszcze ten. Chyba jest kontynuacja. Nie pamiętam dokładnie ram czasowych, ale jest kontynuacja bodajże pierwszej wojny punickiej. Tutaj ktoś celebrował zwycięstwo floty właśnie rzymskiej nad kartagińską. Tak, jeżeli ktoś chce na spokojnie sobie przeczytać, to proszę bardzo, sobie tego tak rzucę okiem. Marcus Atilius Regulus? A przecież tutaj jest ktoś inny teraz wybrany. A było tylko dwóch konsulów bodajże w tym czasie w Rzymie. Quintus Cadentius. A, bo Quintus Cadentius zginął, tak? Żeby został od razu... Aha, ciekawa informacja w sumie, że jak ten zginął... Został wybrany na jego miejsce, czyli od razu to nie było jakiegoś czasu, kadencji. Rozumiecie, co mi chodzi, że czekało, że był tylko jeden konsul, tylko od razu na jego miejsce wybrano drugiego konsula, żeby było cały czas dwóch konsuli. Ciekawa taka informacja, że można wywnioskować mniej więcej, jak działa ten system. Już tutaj powstawały jakieś plany, żeby wysłać ekspedycję na Kartaginę w Afryce. Kartagińczycy próbowali powstrzymać tę flotę, ale Anses, no nie udało im się to. I dowiaduje mi się ten. Jak było na igrzyskach? Sosibos wygrał w męskich zawodach, czy chłopięcych, boys, męskich albo chłopięcych, nie jestem pewien. A w Ptolemaii. Okej. Okay. Amonius Aleksandrii wygrał stadion na olimpiadzie. Ekazios z Kolopon wygrał w wrestlingu. Oj, tutaj nie znam tych sportów i tak dalej, nie? Na tym się nie znam. Okej. Okay. Lykia. Ktoś... Tlepolemeus z... Tlepolemeus z Lyki wygrał first, pierwszy. Pierwsze chyba? First, pierwsze zawody, takie wyścigi na pojedynczym koniu, tak? Na olimpiadzie. Okej. Okay. No dobra, Gader, no co ja z wami mam zrobić, no? Jak koniecznie chcecie, to się zbuntujcie, to będę musiał was pacyfikować, no i co? Jak se tam chcecie? Znaczy, domyślam się... Jejku, nie! Oj, głupio. Test one. Zobaczmy, czy to się da jeszcze jakoś cofnąć. Autosave.
No nawet teraz nie wiem, czy to jest ta sama tura, czy nie. Serio, nie wiem. Kilka, wydałem polecenie, żeby coś budować w Kirtan. Bodajże minęła jedna tura. W kapsie. To miało trwać 8 tur, minęła jedna tura. Dobra, czyli to by się powinno zgadzać. Tutaj, aha. 5, 6, dobra, chyba jest ok. Trochę straciłem tej informacji. Ale dobra, niech będzie. No dobra, to szybko, żeby ogarnąć sytuację. Tutaj się buduje. Blikasz za niedługo w dużej skali. No. Pasterskie trzody powstaną. Tutaj ta flota. Ja ich tutaj bodajże podzieliłem, nie? Dobra, to jak już tak. Tutaj za bardzo nie mam co zrobić. Tutaj ta flota. Z tego co pamiętam, to wcześniej dało się nimi dalej popłynąć, ale może nie wiem, zmieniła się pora roku. Co chyba jaja robicie? Chyba zmieniła się pora roku. Zobaczmy, bo tutaj powinna być wyskakiwać informacja, ale nie wyskakuje na temat tego, jaka jest pora roku. Jest zima. No dobra, niech będzie, jest zima. Może to zmieniło? Ja nie chcę w otwarte ten, w otwarte może wypływać, jak jest Kartagina jeszcze na mapie. Chociaż wiem, że się stąd wycofali mniej więcej, nie? Oni się wycofali, gdzie oni mogą najdalej dopłynąć? Tutaj. Wy? Troszkę krócej. No nic, spróbuję. Op. Ja pierniczę. Czemu ja tu klikłem? Stój, idź, idź. Dobra, trudno. Nie mam pojęcia co teraz, po co to, dlaczego to tak klikłem, ale już trudno. Dobrze, dalej. Sigon. Jest ogarnięte, tak? I Koshim. Może tutaj zbudować te nieszczęsne kopalnie, ale jak ja to zbuduję, to już nie będzie mi stać na nic. To kiedyś, jak będzie, jeżeli będzie mi się przelewało, najwyżej to się będzie można o tym pomyśleć, tak myślę. Kapsa jest dobrze. Atik, Atrumed. Kartagina. Kart Hadast. Ok. Nowe miasto. Kart Hadast. Dobrze. Tuat jest ten. Dobra, nic nie mogę zrobić. Przecież Tuat mi przeszkadza, co tam. Coś mi przeszkadza w Tuat, ale nie jestem w stanie ani wojska wyszkolić. Nic takiego sensownego moim zdaniem. Tutaj można ten. Okej, to by się przydało z tymi bandytami powalczyć w okolicy. Lapki. Zobaczmy. Okej, oni ten kontyngent wojsk wysyłają morzem. No albo gdzieś tutaj. A, już wiem, gdzie oni wysyłają się. Bo oni chcą. Powstrzymać mój szturm nad Syrenajkę. Prawdopodobnie, nie? Kurczę, czy my ich dogonimy na tym morzu tak naprawdę? Jestem pewien. Ale spróbuję. No spróbuję. Kurczę. Abirim.
في أبيريم يحيدون تلك الموت مفكر تمعروف يحيدون يحيد تمعروف لحماي تلك الموت يحيدون تمعروف فلاوت مفكر يحيدون Dobrze. I ruszamy. Zobaczymy, kto będzie pierwszy na miejscu. Oni... No jak mnie nigdzie nie znajdą tutaj, to będzie ok. Zobaczymy, jak to będzie. No trzeba podjąć ryzyko, nie? Trzeba podjąć ryzyko. No może zawsze się wycofać, albo coś tam dyplomatycznie rozwiązywać, ale chciałbym już tą Kartaginę nie przerywać tego starcia. Idzie dobrze, nie mam żadnej potrzeby przerywać tej wojny. Wojska mam, nie brakuje mi ich. Także ten. Oni o tej flocie tutaj teoretycznie nie wiedzą. Nie powinni o niej wiedzieć, także może nie zaatakują. Skoro nie widzą, nie wiem, czy komputer jakoś nie będzie oszukiwać w razie czego. Mam nadzieję, że nie. Także zobaczymy, dobra. Korsyka i Sardynia się wyludniły. Tutaj. Też jest pusto. Tak, jakieś fajne szlaki w ogóle handlowe. Dobrze by było to miasto też gdzieś podporządkować. Okej, tutaj flota rzymska. Ale Rzymianie są bezstronni, nie? Rzymianie to z nikim nie walczyli. A czy z Kartaginą ani tutaj, mi tutaj nie pomagają ani Kartaginie, także są neutralni w tym wypadku. No to dobra. Jak sobie tam wolą? To tyle. Obejdę sobie tutaj od północy jeszcze Sycylię, zobaczę czy coś mi tutaj ciekawego nie mija. Jest tego więcej tutaj, kurczę, pod Syrakuzami jeszcze. Hasdrubal. Okej, trochę jazdy, trochę piechoty. Libijskiej, tak? Libijska piechota. No nieźle. Jestem ciekaw, ale jestem troszkę chyba bliżej. No jestem bliżej. Raz, dwa. Jestem, chociaż jesteśmy tak na równo. Trzeba będzie uważać, tak będę przyrzucać te armii, żeby się nie zderzyć z nimi. No. Dobra, to jest Syrakuzy, mają tę swoją armię. Ja sobie tego szpiega zostawię tutaj, żeby widzieć jak ta flota kartagińska co oni wyczyniają. Przydałoby się tutaj poprowadzić może jakiś ten... lądowanie na jakichś wyspach, kurczę, stąd łodzie zaraz tutaj będą, jakby nie zbiją ich z tutaj, z powierzchni wody. No to tyle. Dobra, jest okej. Okay. Przeszkolić, no to przeszkolić, dobra. Wy dalej nie macie jakichś możliwości, nie macie tutaj, okej. Okay. Dobra, no to co? Zwiedzamy dalej. Wielkie to jest ziemie tych Seleucydów, to się nie kończy. Co oni tutaj mają? Silver, srebro. Okej, bogate jakieś ziemie. Ciekawe, czy jestem w stanie się czegoś dowiedzieć o nich tutaj. O ich kulturze. Wschodnia plemienna kultura. Albo imperialna, znaczy tak po trochu tego. Z naciskiem na wschodnią, no, taką tą. Plemienną. I trochę helenistycznych polis. Oj, ciężko by się tym grało, nie? Takie te zmiany kulturowe i tak dalej. Jakby tutaj zaprowadzać to... Ciężko by było, myślę. Ładne ziemie, ładne ziemie.
Ciekawe, jakich mają tych przybocznych. Hej, taką kawalerię. Coś podobnego do kartagińskiej wersji, jeżeli chodzi o statystyki. Przepraszam, jak oni się tak jeszcze nazywali? Hellenistic Bodyguard Cavalry. Okej. A, no podoba mi się to klimatycznie. Klimatyczne jednostki. Dobra. Z jakichś takich miejscowych garnizonów, coś tutaj poszkolone, fajnie to wygląda. Drogę mi zablokowało, będzie trzeba iść na koło. Tutaj, ten dyplomata. Przed siebie, dobra. Okej. Jak ten region się wtedy nazywał? Etrumo... jak? Eturomino. Eturomino, okej. Przepraszam. Sobie zrobię zapis, jakby coś się miało popsuć. Dobrze, no to ten. Jaką strasz mi to denerwuje. Ja chyba będę robić teraz przerwę, albo ogólnie przerwę odcinek, znaczy przerwę na ten, teraz misję na razie, na dzisiaj. Nie czuję się jakoś szczególnie na siłach. Także ten. Ale denerwuje mnie to, kurczę, tutaj są coś bandyci. Tutaj są jacyś bandyci. Oni mi tutaj generalnie cały czas psują. Dewastacja rośnie. 168 i rośnie. Nie mam za bardzo kim tutaj zareagować. Ani siła, niczego. Jest ta wojna z Kartaginą. Jest wojna, więc też bandyterka tutaj na ziemiach się panoszy. Okej, to ja mam jakiegoś dowódcę luźnego takiego. Jeden dowódca. No ale on będzie prawdopodobnie na wyspy wysłany za niedługo. Jeżeli ta flota tutaj dotrze, nie? Tutaj też są bandyci. Będzie trzeba chyba jakiś ten zarządca, ale... wysłać po prostu do walki z tymi bandytami. Tylko, że na razie tutaj też. Nie mam za bardzo co ten tutaj wysłać. Zobaczmy, co to są za bandyci, może tak. No, nic takiego groźnego aż tak bardzo. Kawaleria Maurów, to jest całkiem niezła. Ale procarze, oszczepnicy. No, z dwie kawalerie by się wzięło, może by się zrobiło porządek. Tylko, że... jedna kawaleria. Dobra, jak mam się zbuntować, to mam się zbuntować, no trudno. Wycofam część tej kawalerii. Rzucę ich na likarz. Poszli? Poszli. Tutaj... chyba nawet trochę się poprawiło. Okej. Was się przeszkoli, ile można czekać? I to powinno wystarczyć, żeby wyskoczyć, rozbić ich i zawrócić. No, coś takiego by zrobił. Noż! Kurna! Dobra, jedziemy dalej. Czemu? Dlaczego? Aha, ja to chyba przypadkiem kliknąłem nie to, co chciałem. Dobra, jedziemy dalej. Zbuntowałeś to na stronę kartagińską. Okej, dobra. Raz się zdobyło, drugi raz też się zdobędzie. Z kimś tam bandytami walczą Kartagińczycy. Wow, ale nie zaatakowali.
Dobrze, przypadkiem na siebie trafiliśmy tutaj na jakichś szlakach morskich, ale nie postanowili nie atakować. Ciekawe. Ile oni tej floty mają? To ja też widziałem, co się przemieszczało. Tylko nie wiedziałem, czy to byli bantyci, czy Kartagina w tym miejscu. Civil Revolt. Tak, wiem, wiem. Kurka wodna, no. A, nie ma tak źle, kawalerio. Serio, spoko w zasadzie. Znaczy to spoko, tyle że straciłem miasto, nie? Ale... Ale dobra, dowiedzmy się co to jest. 10, 13, 9. Szkoda, że macie podusu do walki z kawalerią. Przydałoby się teraz. Fajna jednostka, generalnie, co to jest? Celtiberian Riders, celtoiberscy jeźdźcy, a tutaj iberyjska lekka kawaleria. Dobra, słowo szczepy i tak dalej, tylko że na moje zdanie, no co tam kawaleria, co może dać kawaleria w mieście, coś tam może, ewentualnie nie wiem czy komputer jest w stanie zrobić wypad na zewnątrz. To by było całkiem mądre w ich wypadku. Ale ogólnie wydaje mi się, że te jednostki piechoty powinny sobie poradzić. Ewentualnie wezmę, albo nie wezmę, nie wezmę. Od razu z miejsca przystępuję do ponownego oblężenia. Dwie tury, tak? Dobra. Trochę podbiję stawkę. Oczywiście od razu już widzę, co zrobiłem źle. Wziąłem sobie jednostkę, która miała tutaj być, żeby mi się miasto nie zbuntowało. Ale dobra, to chyba nie jest problem. Bo jest tutaj kawaleria, którą trzeba i tak przeszkolić. Dobra. Kto się tutaj szkoli? Przeszkoloni w kapsie, blikarz i koszy. Lapki Attic. Co głównie przykuwa moją uwagę, to kapsa, bo tutaj było dużo do przeszkolenia, także fajnie. Armia numidyjska wraca na deski, w pełnej liczebności już prawie. Jeszcze tu troszkę jednostek zostało. 18, 12. Nawet o dziwo tutaj będzie szybciej. Może jeszcze nie teraz, ale powinno być szybciej. Okej. Okay. Budowle, wikarz. Likarz się buduje. Zobaczmy. Ale też od razu podskakuje ten. Korupcja, nie? Tu jest jakaś inwestycja, taka już bardziej sensowna. Bo to są rzeczywiście jakieś takie dochody, które już zwrócą się w jakieś takie nieco szybciej. 725. No to już jest coś. Jakby to było? 725 razy dwie tury to już jest 1450, tak? Czyli ile i to by było po dwóch turach, tak? Dwie tury daję 1000. No 450, dobra, nieważne. Czyli ile? 10, czyli po 20 turach by się zwróciło tak mniej więcej. No tak to liczę po dwa, nie? Dwójkami. Mam nadzieję, że połapiecie się, o co chodzi, nie? Bo dwie tury to jest 1450. Także raz 10 to będzie właśnie mniej więcej troszkę ponad to, ile tutaj jest. Czyli to będzie 14 500.
No czyli to tak mniej więcej się zazębia. Czyli dwie tury to jest te 1000 coś tam. Więc te dwie tury. No jejku, nie wiem jak wam to powiedzieć, nie? Razy 10, razy 2. nie wiem jak to wytłumaczyć. Ale mam nadzieję, że to jest jakieś. Idzie się domyślić, o co mi chodzi, nie? Nie wiem, co to jest za matematyka, ale ja czasem tak sobie skrótowo myślę. No i tyle. Dobra. I kosz. Dobra, czy to się buduje? Ale czy na pewno chcę to budować? To jest inna sprawa, czy chcę to budować, bo ja niekoniecznie mi na to stać. Ej. Ja chyba chcę sobie to zbudować, bo to jest taki pewny dochód od 200 do góry. Też wpływa, powinno wpływać na handel, ale jakoś... No wpływa na handel jest z tego, także jest o wiele lepiej moim zdaniem. Adrumet. Sakra. Dobra, Adrumet. Atik. Pola gier, niech się budują. Będą bardziej doświadczone jednostki, proszę czego. Miasto zaczynają się troszkę oburzać, w zasadzie nie wiem o co chodzi. Ale wciąż mi tego mojego władcę Zelalsena utrzymują tutaj. Przetrzymują w zasadzie. No wyjdę, będzie bunt, także trochę słabo. Dobra, i Gader. Odbudowałem Kartagińczykom ten budynek. Dobra. Koniec tury. Troszkę się pozmieniało na mapie. Na pierwszym miejscu Seleucydzi. Jeżeli ogólnie, populacyjnie również, produkcyjnie Kartagina. Ja na piątym, ja na drugim miejscu, zaraz za Kartaginą. Czyli rozwój idziemy łeb w łeb. Finansowo Lugiowie na pierwszym miejscu. Lugiowie, czyli tutaj będziemy mieć mniej więcej. I Seleucydzi militarnie na pierwszym miejscu. Ja trochę podskoczyłem w rankingu z 14 na 12, jak tak ostatnio pamiętam, jak patrzyłem tutaj. Jakie są tutaj przychody? 23 555 monet i wydatków 12 592 monety. W sumie na to dał 1963 w tej turze, a koniec sobie stan skarbca na początku, który to było 19407 monet. No, już nie macie tutaj tego okienka. Po pierwsze udało mi się wyłączyć tą nakładkę, bo to się okazało, że to jest coś z GeForce'a. A po drugie takie sprawy, że na to by... ja to mam w okienku, także żeby mieć dostęp do czatu taki bardziej przejrzysty. Przy okazji i też jest dużo innych powodów, już nawet nie pamiętam wszystkich. Ale no. Jest w innym miejscu teraz. To jest tak jakby gdzie indziej na moim ekranie, nawet gdyby miała... Chociaż inaczej, przepraszam, źle gadam. Bo gdyby ta nakładka działała, to by i tak wyskoczyła w tym miejscu i tak. Gdzie ja mam teraz tą grę, także... No. To niewiele by zmieniło. Anebdat. No ale włączyłem tą nakładkę i coś tam mi przestało się to wyświetlać. Dobra, świetnie, nowi władcy w końcu. Jak ja się cieszę, będzie kim tutaj dowodzić w ogóle, coś robić, ej. Gdzie można podzielić te siły, zaatakować kilka miejsc, cokolwiek, dobrze. Dowiemy się coś o nim? Inteligentny, charyzmatyczny, zdrowy, egoistyczny i optymistyczny. Okej, dobra. Jest młody, zdrowy. Super. No. Edukowany w Kartaginie. Dobrze. A coś jeszcze, przepraszam. Trochę do handlu. I chce się ten, settled natur, chce się osiedlić. Dobry zarządca, okej. Okej, dobry zarządca, ale też dobry fighter. No dobrze. Agalit? Gdzie? Sigon. Wydaje mi się, że chociaż może tą cechę dopiero nabył. Nie wiem, ale coś mi się wydaje, że to się powtarza. Ateban. Troszkę inne imię, podobne. Ateban. Agalit. I Asafar z Numidii. Plus do podatków. Dobrze.
Bardzo dobrze. Okej. Chyba tyle. Zapisujemy. Dobra, wiecie co, przepraszam, ja to planuję sobie... Całą resztę zachować na następny dzień. Jakiś naprawdę się przełamuje teraz. Ale już nie... Czekajcie, może ta flota tutaj... No nie, no chyba o was nie zapomnę, tylko kliknę tą flotę, żeby o tym nie zapomnieć. Aż dziwo, że nie zaatakowali mnie. No cóż, dobra. Dobra moja. To by zupełnie, kurczę, wycofało całą w ogóle jakąś inwazję na Kartaginę o jakieś... Dobra, no cztery tury. Jakieś cztery tury gdzieś około. No dobra, może bym sobie tutaj flotę jakoś wyszkolił. No. Nawet mógłbym zwiększyć liczebność tej floty, ale... I tak nie ma z nimi szans, bo Kartagina ma okręty lepszej klasy. A to jest drogie, dużo kosztuje jej utrzymanie, jest nie najmniejsza. Zawsze na to patrzę, że po kilku turach jeszcze by były większe koszta niż w ogóle być powinno. No ewentualnie wiecie co? Ta bitwa. Dobra, tym akcentem. Zobaczymy co z tego wyniknie. Trzeba tych bandytów się pozbyć, ja mogę o tym zapomnieć następnym razem. Także przydałoby się nimi zająć. No. Żeby tutaj nie rozrabiali. Dobra, ruszamy, bo... Kurczę, ci bandyci mnie irytują na tych ziemiach. Jeszcze ten... Znaczy, mi to nie przeszkadza jako mechanika gry. Tylko, że irytuje mnie to, że nie jestem w stanie nic z nimi zrobić, bo... Moi zarządcy są zajęci. Moi wojskowi, tak jakby. Zarządcy tam... Dowódcy, którzy prowadzą wojnę, no są zajęci wojną, nie? Zarządcy miast, tam nie mają jakichś garnizonów. A specjalnie tylko po to powołać armię, żeby rozwalić bandytów, a później to utrzymywać albo rozwiązywać, to też nie jest żaden interes, nie? Także logistycznie to jest dla mnie problem. Zajmijmy tereny troszkę u góry. Albo i nie. Zajmijmy tereny troszkę tutaj, żeby mnie później nie zaskoczyli. Jedziemy wyjątkowo tak, o, z rozpędu. Ej, w ogóle fajnie. Udało mi się ich zaskoczyć, tego się nie spodziewali. Fajnie, chodzi o to, żeby nie zajęli pozycji ja gdzieś wyżej nade mną, nie? Mogę zawsze się ustać po drugiej stronie, ale na szczęście do tego nie doszło. Kurczę, jaki zasięg będę tym oszczepem. Dobra, będę musiał troszkę przetrzymać ten ostrzał, ale zależy mi na tym, żeby ci oni już tutaj nie wrócili, nie? Ciekawe, czy zdążą uniknąć. Chyba nie. Zdążą? A, dobra, zdążą. Nie? No tak mus, tak kurczę musnęli tą kawalerią. Dobra, no trudno. Chodźcie za nim, chodźcie za nim. Iście numidyjski pojedynek, nie? Jak to musiało wyglądać zupełnie?
Oni ze sobą walczyli, a obydwoje mieli takie te plemiona, bo teraz mówię numidyjskie, masę Lijczyków, masę Syliów. Mieli bardzo podobny styl walki, nie? Z tym takim... no, z tym takim dystansowym, z tego co czytałem. Także ciekawe, jak to by mogło wyglądać, nie? Ciekawe to by się wyglądać, takie wyścigi, kurczę, gonili się z tymi oszczepami. No. Tak sobie to tylko wyobrażam, no bo jedyne co mogę teraz zrobić, to sobie wyobrażać, jakieś takie wiedzy nie mam. Nie wiem, czy ogólnie mamy taką wiedzę, jak wyglądały wojny, jakieś walki tych plemion numidyjskich. Aj, nie o to chodziło. Dziwne, że tam klikłem im C, żeby zebrali szyk, żeby nie byli tacy rozproszeni, a oni się zatrzymali w miejscu. Nie przypominam sobie, żeby to tak działało. Okej, okay, ich odprowadzili. O, raczej nie zdążę, bo ich jadę. Dobrze. Pomilkar Sumidi, 258 ludzi, 19 straconych, 239 przeżyło, 97 pokonali, 118 złapanych w niewolę, 322 kapitana Masensena. 215 stracił, 107 przeżyło, 26 pokonał. Ktoś tak wykazał? Okej. Okay. Parashim Maurin, jedna z tych kawalerii Maurów. Ciekaw, czy zdąży nawrócić. Ajajaj. W polu ich nie zostawię. Szkoda, żebyście jeszcze oni tutaj zbuntowali. Co dopiero co poradziłem z bandytami, żeby jeszcze nowych mi się tutaj potworzyli. Także tutaj zrezygnuję z tego. Z tym, mogę tego zawsze dowódca samego posłać przodem, ale nie chcę. Kader oblężone. Obstawiam, że... zresztą mam jeszcze dwie tury. Ale raczej nie zrobię takiego wypadu na zewnętrznym kawalerium. Gdyby zrobili, to mogłoby być troszkę gorzej. No, wtedy mogłoby być gorzej. Ale też mam oszczepy. Także też mógłbym walczyć z kawalerią. Gdyby oni mnie obrzucali oszczepami, ja też mógłbym ich obrzucać oszczepami pieszo. Także to nie byłoby taka aż taka straszna sprawa. Niech będzie gdzieś tutaj. Wy jesteście bezpieczni w porcie i tak dalej. Dobrze, przepraszam, już to już tak się zbieram z tym, żeby zakończyć na dzisiaj. Najwyżej resztę sobie zostawię na następną turę. Ogarnięcie tego wszystkiego. No ja na razie kończę. Tak, zapisane. Nie wiem, czy to tylko... może napiszę do czatu. No, nie wiem, czy to tylko taki dzień. Ale jakoś tak czuję, że chciałbym sobie coś innego pograć. Zrobić jakąś przerwę od tej serii, którą teraz nagrywam. Ale to też nie wiem, czy to jest po prostu jeden dzień. Czy to też jest, że jest takie, jakieś takie wypalenie. Nie mam pojęcia. Zdradzę wam się, Lola ostatnio ściągnąłem. Zainstalowałem na komputerze. Tylko nie wiem, czy chcę grać, uderzać takie tony na tym, na strumyku. Nie umiem w to grać generalnie. Strasznie takie fajnie taką kopa adrenaliny daje, naprawdę. Gdzieś się chyba uzależnić od tego łatwo. Takie mam wrażenie, jak to zagrałem. Także nie wiem.
Ale jeszcze druga sprawa to jest te Anno Domini i tak dalej, mam dużo pomysłów. Ale też są inne plany i ja nie wiem co mam zrobić, zobaczymy co to będzie, nic nie będę obiecywał, nic z tych rzeczy. Dobrze, ja żegnam was wszystkich serdecznie dzisiaj. I wish you everything good, życzę wam wszystkiego dobrego i do następnego. Może jak chcecie to dajcie znać co byście chcieli. Ale co to ja wam mogę powiedzieć, Anno Domini, League of Legends. Zupełnie inny temat, taki bez historii, bez innych, takie rzeczy po prostu rozrywkowo. Mi się by przydała taka rozrywka. Ale też z drugiej strony te Anno Domini to też jest taka rozrywka, taka zręcznościowa, to by było dosyć, tylko tam jest, no. Zobaczymy. Dobra, to żegnam was wszystkich serdecznie jeszcze raz. Pa, pa, cześć.